Przygotowaliśmy nasze stoisko wigilijne, świąteczne i przedstawienie artystyczne. Wszystko to było utrzymane w latach takich międzywojennych, 20-30. Nasze stroje, nasze potrawy, nasza choinka. Było skromnie, ale rodzinnie i miło. Wszystkie te dania pamiętamy z dzieciństwa i takie dania serwowałyśmy dzisiaj na konkursie. Składniki, dużo grzybów, dużo maku, no i ciasto drożdżowe przede wszystkim, też kapusta. Wiadomo, że to Wigilia, więc bardzo na grzybach, na kapuście, no i były to potrawy wigilijne i postne. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Tak jak mówię, było 3 tygodnie na organizację, więc nie mogliśmy poprosić za dużo stowarzyszeń. Występowało w tym konkursie 8 stowarzyszeń. Także myślę, że w przyszłym roku będzie większe grono i ta hala sportowa nie pomieści tych stowarzyszeń. Wystąpiło 6 stowarzyszeń, które reprezentują naszą gminę, a 2 stowarzyszenia właśnie są tutaj gościnnie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że sąsiedzi są też zainteresowani współpracą. Zrobiłyśmy karpia na słodko z migdałami w galarecie na prawdziwym borowiku. Godną polecenia jest też bardzo stara potrawa kapusta z grzybami. Mamy również śledzia pod kołderką. Jest to bardziej taka może nowoczesna potrawa. No i łososia z pomidorki. Przygotowaliśmy dużo potraw. Żur z grzybami wigilijny, karp smażony, panierowany, kapusta z grochem, łazanki z grzybami, śledź w śmietanie, kluski z makiem, kompot suszu. Potrawy oczywiście starodawne, staropolskie. Był to karp faszerowany kaszą. Były pasztety z karpia z grzybkami, z orzechami, były kluski z makiem, kapusta z grochem, łóżka z barszczem. Przewaga grzybów. Śliwów wędzonych. Tak, były garusy, 2 odkrycia garusa. Kluski z makiem na słodko. Śledź wigilijny, taki, wszystko takie babciowe. Jeśli chodzi o potrawy, to było głosowanie zupełnie anonimowe. Mieliśmy potrawy, do tych potraw były przypisane dane numerki. Tak naprawdę to była kwestia kubków smakowych, co było bardzo dobre, a co było dobre. I na tej podstawie dokonywaliśmy wyboru. Wszyscy, którzy kosztowali, stwierdzili, że najlepszy był żurek z grzybkami i z barszczem. Gołąbki z kaszą gryczaną i z grzybami. No i myślę, że wszystkie potrawy smakowały, ponieważ wszyscy byli zachwyceni tymi potrawami. Nie spodziewałyśmy się pierwszego miejsca, ale jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu i, no i jest to nagrodą za naszą ciężką pracę. Dzień dobry, co tam na ścianie cicho śpisz?